Siemaneczko, witam serdecznie. Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Zobacz, jakimi pięknymi drogami jedziemy. Jakie piękne koniki. Jadę dzisiaj z moim świagrem. Świagier, powiedz dzień dobry wszystkim ładnie. Dzień dobry wszystkim. Ładnie. Ładnie. Gdzie dzisiaj jadę? Dzisiaj jedziemy właśnie z Arturem pooglądać łódeczkę. Tak, tak, niedługo moje urodziny się zbliżają, więc małżonka powiedziała, wyraziła zgodę, że tak powiem, to kup sobie, kup, mówi. Jedziemy pooglądać, będzie to łódka, to nazywa się Reef Boat, łódka taka, powiedzmy, z pontonem, to jest taki ponton z twardą podłogą, z silnikiem 15-konnym, pooglądamy, zobaczymy, wydaje mi się dobra cena. Popływamy, mam nadzieję, oczywiście, mam nadzieję, że to zobaczycie i że dojdzie do skutku ta wyprawa i przepłyniemy się tą łódką. Także zapraszam was wszystkich na film. Dobra, jedź, jedź, jedź. Prawa obchodzę. Jak widzicie, taka łódeczka, raczej taki pontonik. Jedziemy właśnie na to jeziorko. No i popływamy. Jestem bardzo podekscytowany tą sytuacją. W sumie nie taka łódka, jaka mi się marzyła, ale na razie będzie. Nauczę się sztuki łowienia na otwartej, wielkiej wodzie. Siodełko bardzo wygodne. Zobaczcie, jak tu pięknie jest. Patrzcie, takie jeziorko, tutaj sobie popływamy, trochę wieje, ale no cóż, tam troszeczkę wieje, nic tam nie będzie chyba. Z pomostem eleganckie, popływamy, zobaczymy. Na razie tak spokojnie będzie pływał, żeby silnik troszeczkę rozgrzać, a później mu troszkę przyciśnie.
nie będę szybko pływał, bo ja... Ja nie będę szybko pływał, bo ja w życiu nie pływałem czymś takim sam, więc ja tak na spokojnie, wiesz. Zobaczcie, tutaj gość jeszcze ma taką łódeczkę. No ale to już jest łódeczka. A więc tak, transakcja doszła do skutku. Bo nie wiem tak naprawdę, czy opłacało się, czy nie. Napiszcie, ile według was taka łódeczka kosztuje. Jeszcze wam napiszę, tutaj macie, jak się nazywa dokładnie, jaki ma silnik, ile koni i tak dalej. Widzimy się później. Witajcie, witajcie tak naprawdę po kilku dniach. Pontonik już przybył pod mój dom.
jestem bardzo zadowolony. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, tak jak mówię, po kilku dniach został przeze mnie porządnie przeglądnięty. Mam kilka pomysłów, jak go udoskonalić, że tak powiem, żeby dobrze mi się na nim łowiło i tak dalej. Po pierwsze, może wam pokażę bliżej. Po pierwsze, silnik Mercury 15 koni, na pewno przejdzie serwis. Mam już wszystkie rzeczy przyszły, będę robił w najbliższym czasie serwis tego silnika. Widzieliście na moim kanale, tutaj wam się wyświetla, który odcinek robiłem serwis z Suzuki 2,5 konia, którego silnik, który używam do mojego kajaka. Tu jest 15 koni. Pokażę wam również, jak zrobić serwis w takim silniku. Co jeszcze? Tutaj będę chciał zrobić takie po prostu rurki na wędki, światła. Na pewno tutaj będą jakieś, akumulator gdzieś się schowa, żeby po prostu można było gdzieś wieczorem wracać, jak będzie ciemno z tego wędkowania, bądź bardzo wcześnie rano wypłynąć sobie. Co więcej, co jeśli chodzi o to siedzenie? To siedzenie jest... Było trochę do tyłu, o, w ten sposób. Będę chciał ciężar swojego ciała przenieść maksymalnie do przodu. O, coś takiego. Podejdzie trochę do przodu kierownica, jak widzicie, albo jak nie widzicie, jest już nowa, tamta była dosyć zniszczona. Co więcej, ogólnie to w sumie tyle. Będę chciał felgi oczywiście pomalować, bo są trochę zniszczone. No i to będzie chyba takie rzeczy podstawowe, a resztę wszystko wyjdzie w praniu. Oczywiście będzie GPS i oczywiście będzie Fish Finder, czyli echo sonda. Tak to się po prostu przedstawia. No i to by było chyba na tyle. Chyba wszystko powiedziałem, co chciałem. Jeśli wam się filmik podobał, zostawcie standardową łapeczkę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli wam się podoba. I widzimy się przy kolejnych jakichś moich wypadach na ryby, bądź jakieś kulinarne moje podboje. Na razie, trzymajcie się, hej!